11 października pod Wysokim Zamkiem odbyło się spotkanie z aktorem, pisarzem, dramaturgiem, a przede wszystkim poetą Krzysztofem Pieczyńskim. Bo ja, proszę pani, noszę w koszu, który mam od mamy, 12 słów prawdy. I ja całe życie, proszę pani, szukam kobiety, która pomiędzy pierwszym a trzecim słowem pozwoliłaby mi powiedzieć drugie. A w tym koszu są słowa szczere. W tym koszu jest cały świat i ja, i pani, proszę pani. Lwowska publiczność miała okazję nie tylko wysłuchać wierszy Krzysztofa Pieczyńskiego, ale również usłyszeć refleksje poety dotyczące ludzkiego bytu, egzystencji człowieka i miłości. W poezji Krzysztofa Pieczyńskiego można zaobserwować grę słów, nastrojowość i wyrafinowanie. To jest troszeczkę tak, jak to, co próbowałem dzisiaj opowiedzieć, czyli opowiedzieć coś, czego praktycznie się nie da opowiedzieć. A jednak podejmujemy ten trud za każdym razem. No i tak to wygląda. Jest w naturze coś takiego, że natura sama zatroszczyła się o to, że aby człowiek mógł się rozwijać, w naturę jest wliczony błąd. Natura nie może być doskonała i natura sama z siebie ma wpisany błąd, bo to jest właśnie, pozwala na podjęcie prób, na popełnienie błędu, bo przy popełnieniu błędu przypadkiem ludzkość odkryła 90% wielkich rzeczy przez błąd. I na tym polega ewolucja. I najdoskonalsze dzieła sztuki też mają wpisany ten błąd. I człowiek ma wpisany w ten błąd po to, żeby mógł dążyć do perfekcji. Krzysztof Pieczyński opowiedział również, jak trudno jest tworzyć prawdziwą poezję. Najczęściej dokonywałem takich prób, żeby napisać wiersz, usiąść jakby, ale nie. Muszę, zanim usiądę, muszę mieć albo linijkę, albo dwie i ten pomysł, tak jakby to ziarno. I jak wtedy siadam, to coś z tego wychodzi. A jak siadam po to, żeby napisać wiersz, to najczęściej to jest męczę się i nic z tego nie wychodzi. Gość tegorocznego przeglądu, Krzysztof Pieczyński, wystąpił m.in. w takich filmach jak Wielki Bieg, Idol, Pokuszenie, Pianista, Sala Samobójców, Uwikłani, Jack Strong oraz popularnych serialach telewizyjnych Dom i na dobre i na złe. Do tej pory opublikował 6 tomów poezji, a także 3 tomy prozy, Listy z Ameryki, Podgarbiony oraz Dom Wergiliusza.